Przed nami drugie już wspomnienie Grzegorza. To niezwykle ważna postać dla polskiej piłki futsalowej, to oczywiście dla całego Dremana. Jak będzie wyglądał tegoroczny memoriał? To nie tylko postać futsalowa, jest to postać znana w całym środowisku piłkarskim tu na Opolszczyźnie i szerzej jeszcze w kraju. I tak jak mówisz, no jest to już drugi memoriał Grzegorza, świętej pamięci Grzegorza Lachowicza, który odbędzie się w sobotę od samego rana, gdzie zapraszamy serdecznie kibiców na wiele atrakcji, przede wszystkim mecz od godziny 16:30, w której spotkają się dwie drużyny ekstraklasowe, Dreman Futsal Opole Komprachcice kontra Piast Gliwice, a przez cały dzień tak naprawdę zgodnie z projektem, który rozwijamy, między innymi Akademia Futsalu, będą się odbywać turnieje młodzików, kolejno działacze kontra sponsorzy, oraz mecz legend. Tak naprawdę zaprosiliśmy wiele osób ze świata piłkarskiego, nie tylko futsalu, które ponownie będą miały okazję spotkać się na tym pięknym obiekcie tutaj w Stegu Arena Opole i zmierzyć się ze sobą. Zatem jaki będzie dokładnie ten plan, no i ta zachęta dla kibiców, bo dla nich zawsze też przygotowujecie mnóstwo różnych niespodzianek. Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jest to wydarzenie związane z futsalem, ze sportem szeroko rozumianym i kierujemy go przede wszystkim do rodzin, do dzieci. Tak naprawdę jest to grupa docelowa również i naszych meczów, naszej drużyny ekstraklasowej. Dlatego jak najbardziej zachęcamy, żeby odwiedzić nas tutaj w Stegu Arena w sobotę od godziny 11 ze swoimi pociechami. Także jak najbardziej zapraszamy.